Cześć! Czy dobrze radzicie sobie z rozwiązywaniem problemów? Jeśli nie jesteście pewni, spróbujcie rozgryźć nasze podchwytliwe zagadki. Gdy wam się powiedzie, możecie bez wahania powiedzieć, że tak. Pamiętajcie, aby przyznać sobie jeden punkt za każdą dobrą odpowiedź. Kto jest najlepszym przyjacielem? Jan był w pracy, kiedy dowiedział się, że wygrał na loterii. Powiedział swojej księgowej, że połowę pieniędzy chce oddać swojemu najlepszemu przyjacielowi, Jackowi. Ale nagle wszyscy zaczęli przedstawiać się tym imieniem, żeby tylko zwieść kobietę i zdobyć pieniądze. Czy jesteście w stanie zgadnąć, kto jest prawdziwym najlepszym przyjacielem Jana? Macie na to 7 sekund. To ten mężczyzna, który nosi taką samą bransoletkę jak Jan. Tajemnicze zaginięcie. Agnieszka i Paweł mają małego synka o imieniu Wojtek. W sobotę małżeństwo poszło na kolację i zostawiło dziecko w domu. Gdy rodzice wrócili, Wojtka nie było. Szybko zadzwonili na policję, a detektyw przesłuchał wszystkie osoby znajdujące się w mieszkaniu. Opiekunka powiedziała, że przygotowywała Wojtkowi plecak do szkoły na następny dzień. Sprzątaczka twierdziła, że przez cały czas sprzątała łazienki. Kucharz oznajmił, że robił śniadanie, które miało być zaserwowane na zajutrz i nic nie słyszał. Policja od razu zorientowała się, kto kłamie. A czy wy wiecie? Winę ponosi opiekunka. Jest sobota, a dzieci przecież nie chodzą do szkoły w niedzielę. Incydent w garażu. Robert pracuje jako mechanik w swoim własnym garażu. Pewnego popołudnia wyszedł do sklepu po narzędzia. Gdy wrócił, zorientował się, że ktoś szperał w jego biurze. Włamywacz ułożył wszystko tak, jak było wcześniej, ale zapomniał o jednym małym szczególe. Czy potraficie go zauważyć? Na kubku do kawy jest ślad szminki, a krzesło zostało obniżone. Kto to zrobił? Milioner został znaleziony nieprzytomny przez swoją żonę. Była niedziela, godzina 6:30. Gdy tylko kobieta zobaczyła swojego męża, od razu zadzwoniła na policję. Detektyw przesłuchał wszystkich w domu. Żona milionera powiedziała, że wyszła kupić mężowi prezent z okazji rocznicy. Kamerdymer twierdził, że zajmował się naprawą opon. Ogrodnik oświadczył, że nie rozmawiał z milionerem, pracował na zewnątrz i nigdy nawet nie wszedł do domu. Gdy policjanci wysłuchali zeznań, natychmiast wiedzieli, kto jest winny. Macie 7 sekund na odgadnięcie. To żona! Żaden sklep z prezentami nie jest otwarty w niedzielę o 6 rano. Kto jest biedny? Właściciel restauracji dostał wiadomość, że wygrał w totolotka. Zdecydował, że połowę pieniędzy odda najbiedniejszej osobie na sali. Czy potraficie zgadnąć, kto to jest? To mężczyzna w białej koszuli. Ma jedynie kilka monet, żeby zapłacić za swoje jedzenie i zamówił tylko frytki. Wszystkie pozostałe osoby mają przed sobą 3-daniowy posiłek. Co zdarzyło się na biegunie północnym? Szymon próbował zaimponować nowym kolegom z pracy swoimi ekscytującymi historiami. Podczas obiadu opowiedział im o swojej ekspedycji na biegun północny. Gdy tam przebywał, zranił się w nogę i nie mógł chodzić. Przyjaciel Szymona musiał zanieść go do schroniska, żeby zadzwonić po pomoc. A w drodze powrotnej zaczęły śledzić ich pingwiny. Gdy tylko koledzy usłyszeli tę opowieść, zaczęli się śmiać. Dlaczego? Na biegunie północnym nie ma pingwinów. Kto ściąga? Jest piątek i wszyscy studenci zgromadzili się na dużej sali, żeby napisać egzamin końcowy. Nauczyciel został poinformowany, że jeden z uczniów będzie ściągał. Tylko który? Macie 7 sekund na odgadnięcie. To uczeń C. Wygląda, jakby próbował sobie coś przypomnieć, ale odpowiedzi są zapisane na jego dłoni. Nagroda w konkursie wiedzy.
Jerzy brał udział w teleturnieju, utknął na ostatnim pytaniu i wykonał telefon do przyjaciela, żeby się go poradzić. Jeśli wspólnie rozwiążą zagadkę, Jerzy wygra główną nagrodę. Pytanie brzmi, jeśli skaczesz ze spadochronem, gdzie powinieneś wylądować? W oceanie? W dżungli? Na pustyni? Zegar tyka. Dobra odpowiedź to pustynia. Jeśli wylądujecie na wodzie, możecie zaplątać się w spadochron i utonąć. Z kolei w dżungli prawdopodobnie zaklinujecie się na gałęziach. Natomiast pustynny piasek jest miękki, a poza tym w ramach ochrony przed upałem możecie osłonić się spadochronem. Marynarz w pułapce. Tomek jest marynarzem na wielkim statku rejsowym. Pewnego dnia kapitan poprosił go, żeby poszedł do luku towarowego po zaopatrzenie, ale gdy mężczyzna schodził po drabinie, ta się złamała. Próbował jakoś wyjść, ale nie był w stanie. Chwilę później zorientował się, że w boku statku jest dziura, przez którą wlewa się coraz więcej wody. Jak Tomek może się wydostać? Macie tylko kilka sekund, żeby mu pomóc. Mężczyzna może założyć kamizelkę ratunkową znajdującą się w luku i poczekać, aż woda wypełni pomieszczenie. Wówczas podniesie się na jej powierzchni i będzie w stanie otworzyć drzwi. Kto zabrał zapasy? Pani Kowalska kupiła zapas hamburgerów i hot dogów i kierowała się do domu. Nagle zauważyła, że ktoś biegnie w jej stronę. Ta osoba wyrwała jej siatkę, w której znajdowało się jedzenie oraz portfel. Kobieta natychmiast zadzwoniła na policję i wyjaśniła, co się stało. Dodała, że podejrzany miał na sobie okulary przeciwsłoneczne oraz czarną bluzę z kapturem. Policjanci zaczęli przeszukiwać park. Znaleźli okulary i bluzę. Czy odgadniecie, która z tych osób ukradła rzeczy pani Kowalskiej? To mężczyzna z psem. Zwierzę czuje, że w torbie znajduje się jedzenie i czeka na przekąskę. Co się stało z szefem kuchni? Szef kuchni pracujący w ekskluzywnej restauracji zawiadomił policję, że przebudził się w schowku po tym, jak ktoś uderzył go w głowę. Detektywi wyznaczyli trzech podejrzanych. Kucharz powiedział, nie wiem, co stało się z szefem, ale nie wpadłem na to, żeby zajrzeć do schowka. Kelner oznajmił, byłem zbyt zajęty obsługiwaniem klientów i nawet nie wiedziałem, że szef zaginął. Sprzątacz zadeklarował, czyściłem piwnicę, ponieważ było tam bardzo brudno. Gdy detektywi usłyszeli odpowiedzi podejrzanych, od razu wiedzieli, kto zaatakował szefa. A czy wy znacie już odpowiedź? Winny jest kucharz. Nikt nie mówił, że szef został znaleziony w schowku. Czas zatrudnić kogoś nowego. Uwięziony w laboratorium. Michał wracał z pracy do domu, kiedy uroczy psiak zwabił go do tajemniczej piwnicy. Gdy tylko weszli do środka, zwierzak zamienił się w trzy wielkie roboty. Michał musiał jakoś je pokonać, ale jak? Na stole znajdowały się śrubokręt, bezprzewodowy zraszacz, młotek, gaśnica. Macie 7 sekund, żeby wybrać najlepsze narzędzie. Mężczyzna powinien wybrać zraszacz. Woda sprawi, że roboty przestaną działać. Bezpieczna wyspa. Marek pojechał na wycieczkę łodzią, żeby odkrywać morskie życie. Gdy żeglował, zauważył, że zbliża się burza. Mężczyzna musiał natychmiast dostać się na ląd. Przed sobą miał trzy wyspy, ale tylko jedna z nich była bezpieczna. Którą powinien wybrać? Na pierwszej wyspie żyje mnóstwo jadowitych pająków. Wokół drugiej wyspy grasują rekiny. Trzecia wyspa jest opuszczona i leży na niej pełno białych kości. Który ląd powinien wybrać Marek? Bezpieczna jest druga opcja. Rekiny nie wejdą na ląd, więc Markowi nic się tam nie stanie. Jak ona to zrobiła? Emilia stała na wschodniej stronie rzeki, a Ania na zachodniej. Anna zawołała Emilię, żeby do niej przyszła, a dziewczyna to zrobiła. Na rzece nie było mostu, a ona i tak ją przekroczyła, w ogóle się nie mocząc. Jak to zrobiła? Rzeka była zamarznięta. Lotniskowa pułapka.
Pewnej nocy ktoś odciął prąd całemu miastu. Ten sam złoczyńca zakradł się wtedy na lotnisko, żeby ukraść ważne dokumenty, które przyleciały akurat tego dnia. Tajemniczy człowiek wpadł jednak w pułapkę i musi jak najszybciej się wydostać. Po wschodniej stronie lotniska znajduje się płot elektryczny. Na zachodzie budynku czyhają wielkie, wytrenowane psy. Południowa część lotniska strzeżona jest przez wojsko. Na północy stoi ogromna góra, która blokuje drogę. W jakim kierunku powinien uciec mężczyzna? Powinien udać się na wschód. Prąd został przecież odcięty, a więc płot elektryczny nie powstrzyma uciekiniera. Jeśli macie od 1 do 5 poprawnych odpowiedzi, obejrzyjcie więcej filmików z zagadkami i spróbujcie zrozumieć wszystkie podchwytliwe szczegóły. Zdobyliście od 6 do 10 punktów? Poświęćcie jeszcze odrobinę czasu na szkolenie umiejętności rozwiązywania problemów. Jeśli odgadliście od 11 do 15 łamigłówek, już niczego nie mogę Was nauczyć. Jesteście profesjonalistami. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.